No tak. Oczywiście. Ładne żyły. Więcej ciekawe usłyszeć, że ładne żyły. Muszę ten mikrofon tak trzymać tutaj blisko? Możesz sobie go przyczepić, sobie, w ogóle na stałe tutaj gdzieś. Tu? No. Tutaj? Tak, tutaj. Tak? Dobra. Co ja bym chciała w sobie zmienić? No myślę, że nie za dużo, ale może delikatnie faktycznie odświeżyć swoją twarz, żeby wyglądała po prostu świeżo, młodo i żeby się troszeczkę mi zregenerowała. Okej, okay, a powiedz mi, na co dzień na przykład widzisz, tak, że się starzeje? Tak, no bo uprawiasz dużo sportu, a jak uprawiasz dużo sportu, to wiadomo, że metabolizm masz tak szybki, no że wiadomo, że zmiany, no, tak, te zmiany masz szybsze niż wszyscy inni dookoła. No, ja też tak mam na przykład, niestety. Dobra, już mam odpowiadać? Czy widzę jakieś efekty starzenia się na mojej twarzy? Póki co nie widzę ich jakoś tak bardzo znacząco, może minimalnie gdzieś tam się jakieś zmarszczki pojawiają, na przykład tutaj czy w kącikach oczu, ale nie jest to jakiś, nie jest to jakaś duża różnica. Dlatego czas o to zadbać. Dlatego czas o to zadbać. U Bernadety będę dzisiaj wykonywać osocze bogatopłytkowe. Jest to zabieg autologiczny, regenerujący. Cerkni, ponieważ nie dam rady, słuchaj, na jednym wzdechu. Od kiedy to się robi? Osocze profilaktycznie powinno się już wykonywać w wieku 25 lat, gdyż zanika już kolagen i elastyna, w związku z czym jest to nawet wskazanie między 25 rokiem życia a 35 rokiem życia jako profilaktyka dla młodych kobiet, regeneracja, odświeżenie skóry. Gdy uprawia się dużo sportu? No to metabolizm jest o wiele szybszy i te wszystkie zmiany o wiele szybciej zachodzą, to tym bardziej, tak? To jest zabieg, który jest wskazany również u osób alergicznych, także to jest naprawdę bardzo bezpieczny i regeneracyjny, także idealnie się nadaje do młodych kobiet również. A ty pielęgniarką jesteś, nie? To luz. Dobra. No właśnie. Nie, właśnie z pielęgniarką lepiej, bo no, macie większe doświadczenie z tym kuciem, nie? Ja kułam, słuchaj, noworodki. No. Ale w ogóle chyba nie można pobierać krwi, jak się nie jest pielęgniarką. Tak. No właśnie. No. No nie pobierzesz, nie możesz pobierać. Delikatnie, spokojnie. Ja nie patrzę. Nie patrz. Teraz tutaj zdejmujemy znieczulenie. Będzie bolała? Czy będzie bolało? Będzie bolało. Nie powiem, że nie, bo to jest ukłucie. A każde ukłucie boli. Jest znieczulenie, ale mimo wszystko
Ale czego się nie zrobi, bo być piękną, nie? Dlatego zawsze mówię, najpierw trzeba przejść, bo no pain, no gain. Dokładnie. Więc nie ma. Żebyśmy były piękne, to musimy najpierw być brzydkie. A i po zabiegu do 2 godzin będziesz czerwona, taka bardzo zaczerwieniona. Będziesz odczuwała takie rozpieranie w środku, ale to wszystko... Nie wybuchnie mi twarz? Nie, nie wybuchnie. Nie wybuchnie. Ale to jest takie maksymalne 2 godzinki, gdzie skóra jest bardzo taka taki stan zapalny wprowadzony, w związku z czym jest zaczerwieniona bardzo. Ale to też jest bardzo subiektywne, bo jedni bardzo są czerwoni, inni na przykład w ogóle nie reagują, tylko są ślady po ukłuciach. Także ślady po ukłuciach i zaczerwienienie to będzie, nie? Dzisiaj oczywiście, jak są jakieś, masz zwierzęta w domu? Koty. To bardzo bym prosiła, żebyś nie dotykała. One śpią ze mną. Nie, to nie możesz. I musisz zmienić poduszkę. Aha. I musisz albo sobie świeży ręcznik położyć, ale najlepiej zmienić poduszkę, żeby... Kota się jest u mnie wszędzie, ale... Podejrzewa, tak, ale jak świeży ręcznik położysz, to też... No bo to będą nakłucia, tak? Więc nigdy nie wiadomo... No, wiem o co chodzi. Okay. To jest zwierzątko. Tyle bym powiedziała, że to wiesz, ja wiem, że jest czyste, zadbane i tak dalej, ale nie w momencie, kiedy są nakłucia i jest pootwierane. Dobrze. Dobra. Jest dużo tego osocza? Jest dużo, ładnie wyszło. Mogę ten nagrać to też? Tak, możesz. Patrzcie, słuchajcie, to jest moja krew z osoczem i będę zaraz miała to wstrzykiwane. Teraz zrobiliśmy osocze, z pobranej krwi odwirowane osocze. W tej chwili pobieram i będziemy wstrzykiwać w mezoterapii głowej. Bernadetta będzie miała regenerowaną skórę twarzy. Ma bardzo ładną, delikatną skórę ma, ale jest ładna skóra. Natomiast nigdy to nie przeszkadza, jakiekolwiek zabiegi regeneracyjne nie przeszkadzają jakby skórze, która jest ładna, może być jeszcze ładniejsza. Teraz będziemy podawać. Bernadecie, z tej strony, bo tu już mam przygotowane. Nie wiem, czy to jest takie niezbyt drastyczne, jak tą krew tam skręciłam. Tak? Ale teraz nie, chyba. No zobaczymy. Stawię. Ale miałaś już gotową w wyprawówce, jak było z osoczem, tak? Tak. No to chyba okej. Okay. Ale czuję, że znieczulona buzia, fajnie, no. Zabolało mocno? No to takie będą mniej więcej ukłucia. Mogę uzawić. Dobrze. Szczypie mocno? Nie, nie jest źle. Rozpiera? Troszkę, ale jest z miarę okej. No to jak już rozpoczniesz przygodę z medycyną regeneracyjną, to lubisz ją. No teraz trochę czuję, no. Będzie rozpierało do 2 godzin, tak jakby rozrywało w środku. Ale to jest normalne. Dużo tych wkłuć robimy? Czy dużo wkłuć? 3, 4. Około 25. O! Tak 3-4 luz, 25, dobra. A tu masz bliznę, czy tu jest coś po jakimś sywku? Tak, dobre żywo, no. Podajemy teraz
zrobione wcześniej osocze po pobranej krwi żylnej, odpreparowane. Ale to jak tu już mamy zrobione, to już tu nie wracamy? Czy nie, nie wracamy. A, no to dobra, to szybko w sumie. Tak, no to są takie zabiegi w miarę szybkie, tylko bardziej jest tego, wiesz, produkcja tego. Mm-hmm. Ty powinnaś jakbyś co, w każdym odcinku co nagrywać, to nie tego pamiętasz ten program Kuronia? Nie. Ja nie pamiętam, że Kuroń gotował? Nie, nie pamiętam. Wiem, że robił, ale... A nie pamiętam. I on zawsze jak coś mu się gotowało, to on siadał i opowiadał jakieś głupoty ze swojego życia. Jest jakieś takie anegdoty, może też tak powiem. A to? Wylecieć z jakąś anegdotą. Ale jaką? Słuchaj. Jest jakieś ze swojego życia na przykład. Mojego życia? Tak. Anegdota? Tak. No jest sporo tych anegdot, nie? No, wiesz, o to, żeby się mieszkało, to ty siadasz, tak jak on kiedyś siadał na tym pokerze i opowiadał jakieś głupoty. Był gdzieś na wakacjach w 70, w którym się coś się stało. No ja też bym mogła być w 70, który być na wakacjach. A ile masz lat? 52. Co? Nie, bzdury gada, 52. Naprawdę? No. O kurde, myślałam, że mniej. Tak? No, no masz... znaczy tak jak pytałaś mnie na Instagramie, to myślałam, że więcej, bo jak mówiłaś, że 30 lat jesteś pielęgniarką, to mówię, no to już trochę musisz mieć, ale jak cię zobaczyłam, teraz to mówię, nie, no, bo jest młodsza. Dzięki. A to pewnie to zasługi tych botoksów i biegów, nie? Tak. No i trochę chyba mentalności też. Mm. Troszeczkę się krzywi Bernadetta, to znaczy, że troszeczkę boli, no ale tak, boli. Nie można powiedzieć, że nie boli, ponieważ jest to kłucie, w związku z czym musi boleć. To jest czas na jaką anegdotkę. Tak. No przecież wiesz, że ja się nie znam na anegdotach, ja nie jestem dobra w tym. Przecież ty jesteś w tym dobry. Ty nawet sobie nie zdajesz sprawy, jak ty jesteś. Ile historii mi jakichś śmiesznych opowiedziałeś. Oj tak, jak się ma tyle lat, to historie są. Życie jest... Koniec. Już? Tak. O, super. Nie było tak źle. Nie było tak źle? Mam dużo tatuaży, więc spodziewam się gorszego bólu, także jest najgorzej. To bardzo się cieszę. Teraz zakończyliśmy zabieg podawania osocza bogatopłytkowego. Efekt jest tak, jak mówiłam, że jest zaczerwieniona skóra, pokuta. Jakie są twoje subiektywne odczucia, Bernadetta? Jak ty to odczuwasz? Jak boli, szczypie, jakie są? Lekko piecze, ale już pomału przestaje, także nie jest. No, czyli takie do 2 godzin zawsze są takie podrażniona, ta skóra jest mocniej zaczerwieniona, taki stan zapalny. Ale generalnie po tych 2 godzinach, jak klientki mówią, przesyłają zdjęcia, to wszystko znika. Bardzo szybki był ten zabieg, ogólnie myślałam, że dłużej. Generalnie właśnie wszystko się odbywa, w miarę jest to do godziny maksymalnie, ale to też w zależności jak skóra szybko reaguje na znieczulenie klientki, ale generalnie podanie samego zabiegu to jest około 10-15 minut. Teraz po zabiegu. Bardzo cię proszę, jeżeli masz tego swojego kotka, to musisz się z kotkiem dzisiaj troszeczkę rozstać, wymienić poduszkę, na której śpisz, nie dotykać twarzy, zdezynfekować ją wieczorem, bo w tej chwili sobie zdezynfekowałam, w związku z czym wieczorem
Wieczorem sobie przed snem też bardzo cię proszę, zdezynfekuj. I teraz tej aktywności fizycznej nie możesz też do 4 dni. Spodziewałaś się więcej? Rzeczywiście ładnie reaguje, nie jest mocno. No nie, jasno. Nie. Spodziewałam się, że będę tak, bardziej czerwona. Myślałam, że też będzie mocniej czerwona, ale nie jest czerwona mocno. Generalnie osocze bogato-płytkowe powinno być w takich 3 seriach. Dzisiaj zrobiłyśmy Bernadecie pierwszą serię, w związku z czym zobaczymy się za 3-4 tygodnie, jak tobie będzie pasowało, na drugą serię i potem jeszcze tą trzecią serię zrobimy. Okay. I zobaczysz, że ona powinna być rozświetlona, taka bardziej napięta ta skóra, bo tak generalnie wygląda generalnie u wszystkich klientek, którym robię i które zdjęcia mi przesyłają, które jakby przekazują feedback, że w ten sposób faktycznie skóra reaguje. A jak się długo trzymuje ten efekt? Efekt jest... Po tych trzech razach to jest efekt w zasadzie, to jest bardzo też subiektywne, w zależności czy były wcześniej coś robione na skórze, czy nie było, ale generalnie to powinno to 4 miesięcy wytrzymać. Ale raz zawsze taką przypominającą, raz w roku po tych 3 seriach, raz taką jeszcze jedną przypominającą po pół roku można sobie zrobić. To nie jest zabieg, że sobie zaszkodzisz nim. Mhm. On może być wykonywany w zasadzie raz w miesiącu, ze spokojem może być wykonywany, bo to jest zabieg regeneracyjny, który ma właśnie pobudzić, zastymulować elastynę i kolagen, który nam niestety już zanika, więc im więcej lat będziemy miały, tym bardziej ta skóra się robi wiotka, no i niestety jesteśmy bardziej pomarszczone. Okej. Dziękujemy. Czekaj, to serce zrobię. Dla wszystkich takie serduszko. I dla Bernadety też. We'll be right back.